Julii Szekspira. I w ten sposób dotarliśmy do czasów obecnych. Współczesną miłość. W dobie gadu-gadu, Skype'a i SMS-ów wyznanie miłości to już niedługi, pełen romantycznych uniesień list miłosny, ale krótki, rzeczowy komunikat. Czekaj, chyba ktoś dzwoni czy SMS-a dostałam. Poczekaj. Przeczytam, nie? Pochwalę się wszystkim. Muszę otworzyć, bo mnie się długo otwiera. O, mam. Pilnuj tego SMS-a, niech ci się nie zgubi, bo napisał go ktoś, kto cię bardzo lubi.